się taki super odcineczek. Pokażę Wam, jak farbuję swoje włosy. Znaczy nie całe, tylko końcówki. I jeśli jesteście nowi, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. No, tak szczerze trochę się stresuję. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale na pewno będzie fajnie. Nie mogę doczekać, więc piona i zaraz będziemy na miejscu. Znowu jeszcze raz miałam Wam pokazać, jak ta farba wygląda. To jest Raw Party Color Star i taki pastelowy, różowy kolorek, bardzo ładny. To otwieramy. Już Wam pokazuję. O właśnie, tak. To jest właśnie, można powiedzieć, szampon, farba ogólnie. I co jeszcze mamy? Mamy jeszcze rękawiczki. Będziemy farbować. I ulotkę. Zawsze czytajcie ulotki, moi kochani, będziecie takie coś kupować, bo tam pisze wszystko, jak to zrobić. I czytajcie z tyłu, co tam pisze, bo na przykład tu pisze... uwaga, jesteś brunetką. Ten kolor nie będzie widoczny na Twoich włosach. Wy tego nie widzicie, ale Wam przeczytałam. Ja jestem taką ciemną blondynką, więc chyba będzie widać. Colorista Drink Pink Hair. Spoko, spoko. To się jeszcze pisze tutaj zawsze. Ile to trwa tygodni tylko? Jeden week, czy jeden tydzień. Więc spoko, spoko. I już się chyba przenosimy, więc... No, zaraz przyjdziemy na miejsce. Jestem właśnie po umyciu moich włosków. Zjem kolację i później farbujemy. I powiem, że to jest farba zmywalna, bo nie dodałam tego. Jakby ktoś się pytał, no to myję włosy Nivea, szampon pielęgnujący, diamont, Volume Car. Daje diamentowy blask i objętość. Już mi się kończy i chyba chcę kupić Pantene. No wiem, strasznie wyglądają moje włoski, ale już niedługo farbowanko. Zjeżdżę poteczki i gdzieś położę i właśnie moja mama mi będzie je farbowała. Nie będzie widać mojej mamy, bo moja mama sobie po prostu nie chcę pokazywać swojej twarzy, więc będzie widać jej ręce i mnie oczywiście, więc już. We'll be right back.
właśnie czekam, aż wybije te 15 minut. Troszkę się boję, że nie wyjdzie ten kolor włosów i że będę zawiedziona. No bo bardzo bym chciała, żeby to wyszło takie ładne. Ja nie wiem, ja nie widzę, jak to wyszło. No. I właśnie 15 minut spłukiwanie i zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że będzie świetnie. No tak, trzeba myśleć pozytywnie. Tak. I myślę, że będzie duża oglądalność, no bo nagrywam to dla was, więc wiecie. No i co jeszcze wam powiem? Nie będę pewnie zawiedziona. Nie, nie będę. To sobie kupujcie takie farby, ale jak jesteście brunetką, no to takie kolory właśnie. A jeśli brunetką, to nie radzę, bardziej takie mocniejsze, taki ciemny róż, no wiecie, nie taki jaki mam na ścianie, tylko taki, na przykład taki jak mam ręcznik. No, to my się znowu zaraz widzimy. No to piona znowu, nie. No to widzimy się tam. Dopiero wstałam i chcę wam powiedzieć, że efekt jest. Może wy tego nie widzicie, ale jak głaskałam psa, no to tak włosy mi się zrobiły i było wszystko, wiecie, jakie one są różowe. No, są różowe, są. Z tej strony są bardziej, z tej mniej, ale widać efekt z tyłu, też są różowe. I tutaj też. Widzę, spoko. No naprawdę spoko jest. Jest spoko. Myślę, że jestem zadowolona, bo nie widać też tak mocno tych kolorów włosów, tylko tak delikatnie, więc jest fajnie. Thank you.